Ostatnie okazje w sklepie Jubiler Monika. Złota biżuteria, celebrytki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki, bransoletki, wisiorki, złote obrączki do 30% taniej. Biżuteria srebrna nawet za pół ceny. Zegarki znanych marek z rabatami do 20%, a w promocji złote kolczyki tylko za złotówkę. Jubiler Monika w Galerii Kalisz zaprasza. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Agnieszka Walczak, dzień dobry. W piątek 7 września zapraszam na magazyn miejski, który zaczynamy skrótem najważniejszych informacji. Kaliskie linie autobusowe przez tydzień darmowe dla wszystkich. PSL stawia na pozytywną kampanię wyborczą. My nie chcemy z nikim walczyć. My tak naprawdę chcemy pokazywać, że mamy propozycje rozsądne, pragmatyczne. Gala boksu białych kołnierzyków. Planujemy wspierać walkę z dopalaczami. Wiemy, że to jest problem ogromny na całą Polskę. Przechodzimy do szczegółów. Tego w mieście jeszcze nie było. Przez tydzień kaliskimi liniami autobusowymi będziemy podróżować za darmo. Wszystko w ramach przypadającego w połowie września tygodnia bez samochodu. Od niedzieli 16 września do soboty 22 września, korzystając z kaliskich linii autobusowych, nie musimy przejmować się, czy mamy bilet. Nikt nas nie będzie kontrolował ani karał za jego brak. Wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W poprzednich latach bezpłatne przejazdy w tym czasie dotyczyły osób, które będą mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Akcja skierowana była zatem do kierowców, którzy zrezygnowali z jazdy samochodem na rzecz autobusu. W tym roku przedsięwzięcie rozszerzono na wszystkich pasażerów. Bezpłatne przejazdy obowiązują tylko w granicach miasta. Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło na Alei Wojska Polskiego. Rano zderzyły się tam Peugeot z Volkswagenem. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Polną. Z ustaleń policji wynika, że 27-letni kierowca Peugeota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 40-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Oboje uczestnicy tego zdarzenia to mieszkańcy Kalisza. Z początku kobieta uskarżała się na dolegliwości, jednak okazało się, że nie odniosła poważniejszych obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową, a sprawca został ukarany mandatem. W poniedziałek, 10 września, rozpocznie się kolejny etap przebudowy Alei Wojska Polskiego. Roboty prowadzone będą na lewej jezdni, patrząc od strony Kalinki. Na odcinku od ulicy Serbinowskiej do skrzyżowania z ulicą Widok włącznie. W tym czasie jezdnia będzie całkowicie zamknięta. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, ruch kołowy zostanie skierowany na drugą, wyremontowaną już jezdnię Alei Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Wlot ulicy Widok w Alei Wojska Polskiego od strony Mickiewicza oraz wlot ulicy Kieleckiej będą zamknięte. Natomiast wyjazd z ulicy Widok w Alei Wojska Polskiego od strony Polnej możliwy będzie wyłącznie w prawo. Na czas prowadzonych robót jeżdżać odcinkiem Alei Wojska Polskiego od ronda Westerplatte do skrzyżowania z Majkowską będą mogły wyłącznie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz autobusy komunikacji zbiorowej. Dla samochodów cięższych obowiązywać będzie objazd przez ulicę Podmiejską, Stańczukowskiego, Piłsudskiego i Majkowską. Remont drugiego odcinka ma potrwać około miesiąca. Listy do powiatów i gmin już są skonstruowane. Do miasta tradycyjnie PSL oddzielnej wystawiać nie będzie, ale kandydaci ludowców będą startować z innych komitetów. A głównym hasłem kampanii, której propozycje zostaną zaprezentowane na konwencji krajowej w najbliższą niedzielę, jest Rzeczpospolita Samorządowa.
Hasło pojemne, bo dotyczy takich zagadnień jak emerytura bez podatku, budowa remontówek, czyli świetlic w każdej gminie, czy przekształcenie senatów w izbę samorządową. W tym mieści się także współpraca. W najbliższych latach, jak mówią ludowcy, powinna skupić się m.in. na problemie suszy. Specyfiką powiatu kaliskiego i właśnie wszystkich radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest właśnie współpraca trzech szczebli samorządu, gminy, powiatu i województwa. Powoli je robimy, bo już na przykład wspieramy jako powiat spółki wodne. Staramy się, aby one wszędzie, w każdej gminie powstawały i dobrze działały, że będziemy musieli pracować zwłaszcza z samorządem województwa wielkopolskiego nad tą małą retencją, nad budową takich małych urządzeń hydrotechnicznych typu zastawka JAS i tym się będziemy chcieli zajmować. PSL listy do powiatu kaliskiego oraz gmin ma już gotowe. Poszczególni kandydaci będą prezentowani dopiero po konwencji krajowej, która w najbliższą niedzielę w Warszawie. Jeżeli chodzi o miasto Kalisz, nie wystawiamy samodzielnej listy do Rady Miejskiej Kalisza, również nie mamy kandydata na prezydenta. Niemniej jednak nasi członkowie startują z lokalnych stowarzyszeń, które w liczbie wielkiej, bo kilka jest tych stowarzyszeń, będą starali się o mandaty radnych Rady Miejskiej Kalisza. Na tych listach na pewno będą wszyscy dotychczasowi radni, bo taką deklarację złożyli. No oczywiście część osób się zmienia, to jest naturalne, 4 lata minęło, więc my na pewno stawiamy na sprawdzonych ludzi, ludzi z samorządu, więc jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. No zresztą myślę, że w wyborach samorządów, w samorządach się nie wygrywa kampanią wyborczą miesięczną, dwumiesięczną i plakatami. Myślę, że wygrywa się pracą, służbą przez te przynajmniej 4 lata. Obok samorządowców i członków PSL na listach ludowców będą także inne osoby niezwiązane z partią. Stronnictwo do wyborów idzie w ramach porozumienia społecznego. Chcemy, żeby byli na tych listach i już są. I związkowcy, i działacze społeczni, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, OSP, ruchów miejskich. Naprawdę otwarte listy porozumienia społecznego dla wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. Wybory 4 lata temu dla Polskiego Stronnictwa Ludowego były jednymi z najlepszych w historii. W powiecie kaliskim uzyskali większość, podobnie było w sejmiku. Przed nami 7. edycja Narodowego Czytania i spotkanie z najbardziej znaną powieścią Stefana Żeromskiego. W sobotę Kaliszanie w ratuszu wspólnie będą odczytywać fragmenty przedwiośnia. W jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości lekturą ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało przedwiośnie Stefana Żeromskiego. To ostatnia powieść pisarza zwanego Sumieniem Narodu, opublikowana w 1924 roku. Żeromski dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczpospolitej. Do tej pory ukazało się około 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań przedwiośnia, które doczekało się też 2 ekranizacji. Organizacją Narodowego Czytania w naszym mieście po raz kolejny zajmuje się Miejska Biblioteka Publiczna. Do wspólnej lektury Kaliszanie zasiądą jutro w sali recepcyjnej ratusza o godzinie 12. Narodowe czytanie także w powiecie kaliskim, tym razem w gminie Blizanów, rozpocznie się o godzinie 15 przed tamtejszym kościołem. Nie lubisz swojego szefa? Masz konflikt z kontrahentem. Możesz go wyzwać do walki na profesjonalnym ringu. Po raz pierwszy w Kaliszu odbędzie się gala boksu białych kołnierzyków. To oznacza, że do walki na pięści przystąpią zwykli ludzie, którzy na co dzień są biznesmenami, menadżerami, lekarzami czy politykami. Wszystko dla szczytnego celu. Organizatorzy tej imprezy zebrali już 600 tysięcy złotych, m.in. na leczenie dzieci chorych na nowotwory. W Kaliszu środki zebrane na tej charytatywnej imprezie przeznaczone będą na walkę z dopalaczami. Trwa rekrutacja zawodników. Gala boksu białych kołnierzyków planowana jest na 19 października. To będzie 6. edycja tej imprezy. Do tej pory wydarzenie to organizowane było w Warszawie i Poznaniu. Organizatorzy rekrutują zawodników zazwyczaj wśród osób, które na co dzień nie mają ze sportem walki do czynienia. Ludzi z biznesu, kultury, polityki czy gwiazdy muzyki. Na pewno nie zawodowych bokserów. Którzy może już rekreacyjnie boksują, ale w tym momencie przez taką galę mają okazję stoczyć walkę w ringu. Totalnie inne emocje, no niesamowita presja znajomych, żeby od fajnej strony się pokazali. No i ten cel charytatywny, który powoduje, że nawet przegrana
nie jest zła, bo jest ona dla szlachetnego celu. Pieniądze zbierane są na różne sposoby. Po pierwsze, kwestie prowadzą sami zawodnicy. Po drugie, na gali przeprowadzone są liczne licytacje przedmiotów związanych ze znanymi osobami. W poprzednich edycjach pojawiali się bardzo interesujący ludzie, nie tylko ze świata sportu. Współpracowaliśmy z Darkiem Michalczewskim, z Przemkiem Saletą, z Pawłem Skrzeczem. Miałem wiceministra sportu, który stoczył właśnie taką walkę z Pawłem Skrzeczem. Był ksiądz Stryczek ze Szlachetnej Paczki. To pokazuje, że nawet jeżeli ksiądz Stryczek w wieku tam 50 kilku lat potrafi stoczyć pojedynek, to naprawdę każdy potrafi. Przychód z gali w Kaliszu będzie przeznaczony na walkę z poważnym problemem społecznym. Planujemy wspierać walkę z dopalaczami. Wiemy, że to jest problem ogromny na całą Polskę, ale szczególnie ważny w Kaliszu z uwagi na wydarzenia, jakie miały miejsca i o tym było słychać po całej Polsce. Organizatorzy pieniądze przeznaczą z jednej strony na pomoc uzależnionym od dopalaczy, a z drugiej na profilaktykę, cykl spotkań znanych sportowców i gwiazd, m.in. hip-hopu z młodzieżą, by edukować, przekonywać do zdrowego trybu życia i unikania ryzykownych zachowań. W Kaliszu pierwsi zawodnicy już się zgłosili. Zanim wystąpią na gali, mogą brać udział w treningach dwa razy w tygodniu. Później zawodnicy dobierani są w pary. Z racji tego, że jest kampania wyborcza, organizatorzy liczą na duży odzew polityków i samorządowców. Więcej informacji na temat gali i sposobu rekrutacji można znaleźć na stronie businessboxing.pl. Ta znajomość dla Kaliszanki mogła zakończyć się fatalnie. Na portalu społecznościowym poznała cudzoziemca, który zdobył jej zaufanie, po czym poprosił o pożyczenie pieniędzy. Zdradził go numer telefonu, z którego wysyłał do kobiety wiadomości tekstowe, o czym przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. W tym wydaniu magazynu miejskiego to już wszystko. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór pogodny, 22 stopnie na termometrach, na barometrach 996 hektopaskali, wiatr słaby. Noc pochmurna z 18 stopniami Celsjusza. Sobota pochmurna z okresowymi przejaśnieniami, 21 stopni na termometrach. Ciśnienie na dobrym poziomie 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany.